do narożnika niebieskiego. Podejdzie Raimonds Snedze Łotwa, kategoria super średnia, super middleweight, 6 razy 3 minuty, 168 funtów, 76 kg, 204 gramy. A w narożniku czerwonym pojawi się Tomek Tomera Gargula! No i szansa dla Garguli, żeby przerwać ostatnią niefortunną pasję porażek, wrócić na tę zwycięską ścieżkę i potem poszukać ewentualnie szans kolejnych ciekawych walk na wyjeździe chociażby. Gargula ostatnio debiutował na arenach MMA. Debiutował nieszczęśliwie, bo przegraną. Ale wraca na ring. No ten wiek jest pewnego rodzaju problemem, tak? 42 lata. No wiemy, że ta długa przerwa w boksowaniu na pewno nie posłużyła Garguli. Ale od czasu powrotu na ring, no bardzo aktywnie. Bo przypomnijmy, że ten powrót odbył się 27 czerwca 2015 roku. Zwyciężył wtedy z Sebastianem Wywalcem. Potem zwycięstwo ze Skrzypczyńskim. No i potem ta porażka z Maciejem Miszkinem na gali Polsat Boxing Night w Atlas Arenie w Łodzi. Potem dość niespodziewane zwycięstwo nad Andrzejem Soldrą w Żyrardowie i porażki. Dwie porażki z rzędu ze Stanisławem Kasztanowem i Hassanem Endamem Endzikamem. I teraz będzie szukał zwycięstwa, będzie szukał swojej szansy Gargula. A jego rywalem 24-latek Raimonds Snedze stoczył 42 pojedynki, 11 z nich wygrał, 29 przegrał, 8 porażek przed czasem. No widzimy, ładnie pracuje Snedze lewym prostem, ten lewy prosty szybki, dynamiczny, parę razy już otarł się o czoło Garguli. Dla Snedze rok 2016 nie był wyjątkowo aktywny, bo stoczył dwa pojedynki. Przegrał przez techniczny knockout w czwartej rundzie z Andrew Robinsonem na gali w Wielkiej Brytanii. Przegrał również w Wielkiej Brytanii, również przez techniczny knockout w czwartej rundzie z Zackiem Parkerem. Ale widać potencjał w tej lewej ręce Łotysza i to myślę będzie główna, jego podstawowa broń w tym pojedynku z Gargulą. Będzie musiał już wyeliminować się ten lewy prosty rywala Gargula. No znamy też atuty Garguli, to jest ten nieszablonowy styl walki. Zobaczymy, ile tej nieszablonowości będzie miał w ofensywie Tomera. Soldrom niewiele udawało mu szansę, a pokonał Andrzeja Soldrę niejednogłośną decyzją sędziów. No sam pojedynek nie był widowiskowy, ale dla Garguli najważniejsze było zwycięstwo. Teraz chciał przepuścić atak rywala i skontrować prawym Gargula, ale nieskutecznie. Ale ten początek pokazuje, że to może nie być wcale łatwa walka dla Garguli, że tutaj będzie trzeba o zwycięstwo naprawdę solidnie popracować. Ta dłuższa przerwa Garguli, zobaczymy, czy nie będzie problemem. Z Kasztanowem w maju przegrał przez techniczny knockout w drugiej rundzie. Stawką tego pojedynku był pas IBF International w kategorii super średniej. Zaczął dość nieźle pojedynek Gargula, ale w drugiej rundzie ciosy na dół Kasztanowa zrobiły swoje. Na razie aktywniejszy jest Snedze w pierwszej rundzie. No widzimy, świetnie pracuje tym lewym prostym. Brakuje takiego tempa wejścia w odpowiedni timing Garguli. To oczywiście nie po ciosie. Trochę nogi zostały z tyłu. Zabrakło właśnie tych szybkich, dobrych nóg Garguli w tej akcji. No tu nie byłbym przekonany, czy tę pierwszą rundę Gargula wygrał. Snedze przekonany, że triumfował, podniósł rękę w górę w geście zwycięstwa w tej pierwszej rundzie. 185 cm wzrostu Snedze.
no młodszy o 18 lat od Garguli. Musi złapać swoje tempo walki Gargula, to jest raz. Musi wyeliminować lewy prosty Sniedze, no i troszeczkę przyspieszyć nogi. Muszą te nogi dynamiczniej podążać za Sniedze. Krótki lewy sierpowy Garguli, ale złapany. No teraz przyspieszył Gargula. No nawet jeżeli te ataki nie będą precyzyjne, ale jeżeli one będą ponawiane, no to będzie sygnał też dla sędziów, bo w tym pierwszym starciu tych ataków było, wydaje mi się, za mało. Druga runda z zaplanowanych 6. Musi złapać też ten refleks w defensywie Gargula. Te odchylenia są ładne dla oka, przyjemne, ale one muszą być też skuteczne. Próbuję momentami czekać na ruch Sniedze i dopiero kiedy Łotysz wykona ruch, to wtedy poszukać ewentualnie swojego prawego. Ten lewy krótki był niebezpieczny, był dobry Garguli. Klasyczna akcja lewy-lewy prawy Łotysza, ale no w każdym z tych ciosów brakowało precyzji. A Gargula odpowiada pojedynczymi ciosami bitymi z doskoku. Ale widzimy, jak często te rekordy są mylne, bo Sniedze ma rekord ujemny, a naprawdę potrafi boksować. Pomimo dopiero 24 lat, on już stoczył 42 pojedynki. Przeboksował 164 rundy. Boksował w Wielkiej Brytanii, jak wspominałem, oczywiście u siebie, na Łotwie, ale też we Włoszech, w Niemczech, we Francji. Duże to doświadczenie międzynarodowe. W Danii także występ, w Szwecji, w Finlandii, całą Skandynawię można powiedzieć zwiedził. Oczywiście w dużej mierze to były przegrane walki. Ale każdy z tych pojedynków mógł być pewnego rodzaju nauką dla Sniedze. No mamy nadzieję, że ta nauka nie zaprocentuje akurat w starciu z Gargulą. Już nieco aktywniejszy w drugiej rundzie Tomera. Ostatnie 10 sekund do zakończenia drugiej rundy przyspieszył Gargula, ale to był taki pojedynczy tylko zryw. No Sniedze jest też mobilny i ta mobilność również stanowi problem. No jeszcze odrobina ciosów po gongu. Sniedze debiutował w 2011 roku, a więc ponad dekada dzieli tych zawodników. Zrywa się teraz publiczność w nadziei, że Gargula wróci do tego swojego starego, dobrego boksu. Zobaczymy, jak Sniedze też kondycyjnie sobie poradzi z tym wyzwaniem, bo on do tej pory jest... O, ładnie teraz Gargula przyspieszył, trafił bezpośrednio prawym. Jest dość mobilny, to o czym wspominałem w drugiej rundzie i to może stanowić problem dla Garguli. No niestety, prawda jest taka, że ci zawodnicy już po 40 z reguły mają wolniejsze nogi niż w młodości, że ten refleks właśnie także pracy na nogach troszeczkę się opóźnia. No Gargula oczywiście ma te atrybuty pod względem nieszablonowości i techniki. No tutaj już Sniedze jakby bardziej defensywnie zapomniał o tym lewym prostym. A to dopiero trzecia runda, także nawet jeszcze nie półmetek tej rywalizacji.
Mam takie wrażenie, że troszkę spięty też momentami jest Gargula. Być może ta otoczka, ta walka w Nowym Sączu przed własną publicznością po tak długiej przerwie tak na niego wpływa. Ale Gargula najlepszy jest wtedy, kiedy jest rozluźniony, kiedy bije swobodnie, luźno. Teraz znowu prawy, bezpośrednio bity. To już druga taka akcja Garguli. Jakby zaczął znajdywać właśnie w tym elemencie swoją szansę. Narożnik Łotysza z kolei pokazuje, żeby ten właśnie chodził w lewą, w prawą stronę, żeby zmuszał Gargulę do ruchu. Ale Sniedze nie jest już taki luźny i swobodny, jak był w dwóch pierwszych starciach. Tak jakby tę rundę trochę oddawał bez walki Łotysz. Widzimy też, jak precyzyjnie Gargula właśnie lewą stopą próbuje podejść pod przeciwnika i dopiero wtedy decyduje się na atak, kiedy ta lewa noga znajdzie się w odpowiednim miejscu, odpowiednio blisko rywala. Koniec trzeciego starcia. Pokazała nam się delikatna słabość Sniedze w trzeciej rundzie i pytanie, czy ta tendencja będzie się jeszcze pogłębiała, czy też był to jakiś zamierzony wybieg Łotysza, żeby ewentualnie oddać trzecią rundę, a wziąć się do pracy znowu od starcia numer 4. Czwarta runda. Druga połowa tej walki, bo walka zakontraktowana na 6 starć. Sędzia Molenda przypomina, że nie robimy tego przywitania pięściarskiego już w kolejnych rundach. Ważna walka dla Garguli, bo musi przerwać tę złą dla siebie pasce dwóch porażek z rzędu przed czasem. No być może gdzieś też pewność siebie ucierpiała po takich właśnie walkach. Ostatni pojedynek w lipcu we Francji, w La Palestre. Porażka przed czasem z Hassamem Endamem Endzikamem. Niedługo później ten zawodnik reprezentował Kamerun na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro, ale tam Endam Endzikam nie zrobił wielkiej furory, bo przegrał w drugiej walce. Ale kiedyś potrafił dawać znakomite pojedynki, przecież Francuz, bo on jest generalnie Francuzem, ale reprezentował Kamerun, bo tam się urodził. No, ładna akcja Sniedze. To jest właśnie ta defensywa Garguli, która kiedy wszystko się udaje, kiedy refleks nie zawodzi, wygląda bardzo fajnie, ale kiedy rywal trafia, te ręce są upuszczone nisko, no to wygląda to co najmniej niepokojąco. Bilans Garguli to 18 zwycięstw, 3 porażki, 1 remis. Z tych 18 zwycięstw 5 odniósł przed czasem, ale od momentu wznowienia kariery żadnej walki przed czasem nie udało mu się wygrać. A ta przerwa wynosiła 11 lat. No, kibice znają te pozasportowe przygody, mówiąc w cudzysłowie, Tomasza Garguli. Ale wrócił na właściwą drogę. Wiele bardzo ciekawych, interesujących wywiadów z Tomaszem Gargulą można było poczytać jeszcze przed tym powrotnym pojedynkiem. Potrafił wyciągnąć wnioski z tych błędów, które popełniał. No i oby także te wnioski wyciągał w ringu. 42-letni Tomera. Cały czas bije tym prawym bezpośrednim Gargula. Widząc, że rundę wcześniej to wchodziło. A teraz jakby nieco bardziej ostrożny Raymonda Sniedze i nie jest już takim łatwym celem do trafienia, choć już te nogi zdecydowanie słabsze, ładnie wyszedł prawym sierpowym Gargula. 2 ciosy nietrafione, 3 zwieńczony, udany. No tutaj Łotysz także pasywnie przeboksował tę 4. rundę.
Łukasza Pławeckiego zdobyli świata K1. Czasami może dziwić ta praca, ten footwork Garguli, praca na nogach. Ona wynika z tego, że Gargula przez lata był kickbokserem i ma takie naleciałości właśnie typowo kickbokserskie. Piąta, przedostatnia runda walki wieczoru gali Aftrans Boxing Night w Nowym Sączu. Tomasz Gargula i Raymond Sniedze. Nie najlepiej Gargula rozpoczął ten pojedynek. Wydaje się, że pierwszą rundę Łotysz wygrał, ale trzecią, czwartą już ewidentnie zwolnił Sniedzę. I wydaje mi się, że to ta dysfunkcja sportowa Sniedzę może się pogłębiać. Choć oczywiście musi być też Gargula uważny. Ma wywierać presję, ma być tym, który jako pierwszy będzie dawał sygnał do ataku. Takie zalecenia z jego narożnika, z narożnika czerwonego. Tymi przyspieszeniami, tymi kombinacjami, 3-4 ciosów, ponowieniami akcji Gargula zapewnia sobie wygrywanie tych kolejnych rund. Myślę, że Sniedze wszystko co dobrego miał, to pokazał w dwóch pierwszych starciach. Im dalej w las, tym wygląda to gorzej z jego perspektywy. Też dba o tę swoją kondycję Gargula. Chwila klinczu, chwila odpoczynku w tym zwarciu. Złapanie dwóch, trzech głębokich oddechów i potem wracamy do walki. Ależ trafił niebezpiecznie Sniedzę lewym sierpowym. Musi uważać to, o czym mówiłem. Musi Gargula uważać. Poszedł do przodu, ręce były za nisko. Głowa nie była w balansie i Sniedzę wypalił lewym sierpowym. Słysząc gdzieś jeszcze doping kibiców, no chciał pokazać nieco więcej w ofensywie Gargula, a został ukarany mocnym ciosem Sniedze. Świetne przepuszczenie ataku Łotysza przez Gargulę. Sniedze też w pewnym sensie jest zniechęcony, widząc brak skuteczności swoich ataków. Kolejny bezpośrednio bity prawy, ale te prawe miały swój taki najlepszy moment, zdaje się, w trzeciej rundzie. Koniec piątej rundy, została ostatnia, szósta runda. Szósta, ostatnia runda, przypomniał jeszcze o tym Grzegorz Molenda obu zawodnikom. No i widzimy, od razu Sniedzę wraca do innego boksu, do boksu za lewą ręką. No tutaj Gargula też wygrywa momentami tę walkę tym swoim uporem. Bo nawet jeżeli nie ma takich jasnych, klarownych momentów w ofensywie, to jednak on wywiera presję, on więcej bije. On ponawia akcję. Znowu więcej stara się na nogach ruszać Sniedzę. Tak jakby trochę odżył Łotysz. No, niewiele brakło. Niewiele brakło, uderzył bezpośrednim prawym sierpowym Gargula.
i publiczność chce pomóc Garguli w tej ostatniej rundzie. W tym powrocie na ring, po wielu, wielu latach na ring w Nowym Sączu oczywiście, czyli przed swoją własną publicznością. Wiele wskazuje na to, że będzie to powrót zwycięski, ale trochę bez błysku. Myślę, że sam sobie Gargula oceny dobrej za tę walkę nie wystawi. Ale zwróćmy też uwagę na to, że Gargula ostatnie dwie walki przegrał, że potrzebował odbudować tę swoją pozycję. Myślę, że zupełnie inaczej czuł się po zwycięstwach z Wywalcem i Skrzypczyńskim niż po porażkach z Kasztanowem i Endamem Endzikamem. Wymiana teraz z obu stron. Najpierw trafił Gargula, potem odpowiedział Sniedze. No takie momenty oczywiście od razu wzbudzają szczególne zainteresowanie kibiców. Ale tak to czasem wygląda, że Gargula musi podjąć to ryzyko. Nawet kosztem zainkasowania ciosu. Ostatnie sekundy ruszył do ataku Sniedze. Przytrzymuje teraz Gargula. Chciał od razu z klinczu wyrwać się z prawym sierpowym. Koniec tej rywalizacji. Sniedze jakby przekonany o swoim zwycięstwie. Gargula się tylko uśmiechnął i tym uśmiechem właśnie skwitował zachowanie Łotysza Raymonda Sniedze. Czy Gargula zapisze 19. zwycięstwo na swoim koncie? W walce w wieczoru kategorii super średni, super midway na punkty zwyciężył 58-56. A jednak Raymond Sniedze wygrywa tę walkę 58-56. Zaskoczony Gargula. No też jestem trochę zaskoczony, szczerze mówiąc, tą decyzją, bo było dużo pasywności w postawie Sniedze. Brakowało precyzji w atakach Garguli. Ale no niestety, czwarta porażka Tomasza Garguli na zawodowych ringach.